to witam was wszystkich bardzo serdecznie. 19 czerwca 2022 roku, godzina 5 rano. Dziś o tako krótko rajdzę, z racji tego, że wczoraj była długo. A poza tym dzisiaj ma być niesamowita lampa. Rower jeszcze tam tutaj. Dzisiaj ma być niesamowita lampa w granicach ponad 40 stopni w słońcu, więc rajza się odbywa dopiero i właściwie już teraz. Druga sprawa jest taka, że mnie wczoraj dość mocno szczaskało po ramionach. No, za głupotę się płaci, więc każdy ruch ramiona jest trochę niezbyt fajny, ale cóż, nie pierwszy raz taka sytuacja, jakoś się trzeba dać radę. W tej chwili jest w Czarnolesiu. Plan jest taki, żeby objechać jezioro Goczałkowickie o wschodzie słońca. Tak godą, prawda? 96 km. Dzisiaj planowałem wyjazd w góry Piechty. No, moja siostra pojechała gdzieś tam do Soblówki, ale ja stwierdziłem, że skoro ma być taka lampa, to jednak nie będę się szczędził przez dzień po polu za bardzo, jako że weekend trzeba spędzać zawsze aktywnie. No to jadymy rano w czas niedziela. Wczoraj była normalna rajza, dzisiaj rajza taką nie planowano. Zresztą nie planowano. 90% moich rajzów jest nieplanowane. Ale ta jagoda dzisiaj po tym wczorajskim się mi nie chce za bardzo daleko jeździć. Ani też łazić. Tym bardziej, że no, zapowiedzi są takie, że ma być mega lampa, więc szkoda go dać. Jutro mają być już jakieś burze, wichury. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Dobra, jadymy. Dajecie wiarę? Niedziela, piękna pogoda, rześko, a na wale dwóch ludzi, trzech, bo ja też jeszcze. Ale już czuć, że będzie ogień dzisiaj. Już czuć ta spiekota. Wszystko jeszcze spi. Raczej to nie jest normalne, żeby roba z własnej nieprzymuszonej woli jeździł o 6 rano na rajzy. Dawno. W tym sezonie to mi się zdarzył po raz pierwszy. A ja już jest w Pszczynie. Ale tak godą. Wczoraj lampa z polenizna i dzisiaj jadymy teraz rano. Miały być góry, ale uznałem, że Piechty łazić po górach w upale. Kaj. No niby jest dzień, ale to jest jednak dosyć spory wysiłek też wyłazić po górach. A do człowieka, który no, miał sporą przerwę w tym, myślę, że to jeszcze nie ten czas. Tak
to optymalna temperatura to by była 20 stopni, albo taką jak jest teraz w tej domu. To ja. Problem jest taki, że godzina 2 i będzie lampa. Nie wiem czy poznajecie, ja już tu jechał na starym rowerze. Trasa rowerowo z Pszczyny na Pawłowice. I powiem wam tak. Dobrze, że jadę tutaj o 6 rano, bo jest teraz 6 rano. Po południu tu będzie lampa na tej trasie. Hyc będzie jak pierun. No to są okolice kopalni Pniówek. Gruby Pniówek. Po naszymu trzeba go dać. Nie jest w Jastrzębiu. Powiem wam, miasto wyludnione. Niedziela, 8 rano, w Jastrzębie nie istnieje. To miasto nie żyje. Wszystko spi jeszcze, albo w kościele jest. Miasto sypialni. Zresztą tak jak w Czechowicach. Jest drój w Zie, ale nie kojarzę, żeby je tu kiedykolwiek jechał. Tą drogą. Był plan, żeby jechać na Czechy, ale no jak sobie wybuchł tam dla Czechy. No już też mam 50 km. Bardzo fajnie zwyczaj. Dali mi tam coś szczylo. Jarząbkowice Las, gmina Pawłowice. Czas na co? Na kofola. Zimno. Bardzo dobra. Pijcie kofola. Za brzegów w sklepie jest. Proszę za chwilę wyda w Bułkowie. Pewnie jeszcze te dymby, co Wilusia pamiętają? Tu jeszcze był Wiluś. Tam dali już był Francek Józef. Mamy granica prusko-austriacko. Jarząbkowice Prusa, Bunkow, Wojciech. Tutaj Franca Józefa. Na Śląsku Ciechyńskim. Nerw w Skoczowie. Jadę na drogę Myślą. Nie wieje.
się też kieruje w stronę chałupy. Skoczył w dolny bór. No, w nocy nie był. Bardzo dobrze. Którą mamy godzinę? 10:30. I ja mam kończyć rajza. Ale już mam ponad 70 km. Ja myślę, że stópka i będzie dość. O, już wjeżdżam do Kowoli. Kowale. Po naszym Kowole. Ja i od razu do Sodrusu. Ale konkretna sztajpa. Będzie fajnie. Ale to już ostatnie kilometry. Pieszczęta. Ślednia na Budzica. Ujęcie wody. No i proszę, miało być tylko dookoła jeziora Goczałkowickiego, a robaka jeśli się w Rudzicy znalazł, wcześniej w Jastrzębiu, w Koszowie, to potwierdzę, że ja nie umiem planować swoich rajzów, ja mnie zawsze jakaś poniesie, a tak w ogóle to miało być dzisiaj w górach. Wyłazić z buta na czantorię. Jednak wystraszyłem się trochę tego upału i chyba za bardzo niepotrzebnie. Bo jednak ten wiatr jest i on chłodzi. Iłownica, Roztropice i będziemy mieć chwilę przerwy. No 11% zjazd. Nieźle.
już jest mój las, można powiedzieć. 91 km przejechane, a mamy po 12. Tak więc niezły wynik. O tej porze to niektóre moje rajdy się dopiero zaczynały. Dobra, no to może jeszcze dokręcimy do tej stówki. Chociaż Jurzech jest dość fest wyplumpany. To trzeba przyznać. Już mi się jeść chce. Także nie wiem, czy będę dokręcał do tej stówki, ale spróbuję. Jeżdżą, kiedy jest największy hit. A i okrąg rajza, słuchajcie, za 15:01. Organizm będzie miał więcej czasu na regenerację przed jutrem. I co o tej porze, to ja będę do roboty szedł. No i co, seta jest. Fajna sprawa, o 5 zacząć rajza, za 15:01 skończyć. Nie typowo pora jak na mnie, ale zawsze wszystko jest możliwe. Miało być tylko dojeździć dookoła zapory, do Czałkowicki. To wyszło jak wyszło. Położymy już, szybcie się i do zasięgu.